Od samego początku tego zgromadzenia jakoś dziwnie położony jest akcent na radość. I nie jest, pomimo całej sytuacji, którą przeżywamy, doświadczamy, jak słyszeliśmy z Bożego Słowa i z Psalmu 30, i z tego, co było czytane z Księgi Habakuka i z innych miejsc, radość Pana jest siłą Bożego ludu. I diabeł chce zdusić, zgasić w każdym z nas radość z powodu tego, że ty i ja należymy do Jezusa Chrystusa. On chce, żebyśmy widzieli te wszystkie wokół nas różne problemy i chce obrabować nas z tej autentycznej radości, którą Duch Święty sprawia w naszych sercach. Bo radość Pana nie jest tylko wytworem naszych własnych emocji, ale radość Pana to jest coś, co sam Pan daje od siebie przez swojego Świętego Ducha. Tak samo jest z Bożym pokojem. Drodzy, ja wiem, że to, co dzieje się na wschodzie, za granicą, jest dla nas wszystkich takim ogromnym ciężarem, brzemieniem. I zastanawiamy się, jak to wszystko będzie dalej się toczyć. Tydzień temu mówiłem o znakach, o których mówił sam Pan Jezus, kiedy był zapytany, jaki jest znak Twojego przyjścia. I wtedy Pan Jezus przedstawił te liczne symptomy, wydarzenia, które mają nastąpić, zanim On powróci na ziemię. I każdy z nas zdaje sobie sprawę, że to przyjście Pana jest bliskie. Ktoś może powiedzieć, ono jest bliskie od samego początku. Już czytamy, że w pierwszym wieku chrześcijanie doświadczali rzeczy, które wyglądałyby, że wypełniły się, czy te wszystkie zapowiedzi wypełniły się. Ale w jakiejś skali tak, ale nie w skali globalnej. Nie wypełniły się też choćby takie słowa, jak Jezus mówi, Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi i wtedy nadejdzie koniec. A dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że dobra nowina o naszym Panu Jezusie Chrystusie głoszona jest wszędzie. Wszędzie. I Kościół i lud Boży, mamy tą świadomość, że ten czas rzeczywiście jest bardzo bliski. I niektórzy mówią, skoro już jest tak blisko, to co my teraz powinniśmy robić? Jakie kroki przedsięwziąć? Jak zachować się w tym czasie, kiedy oczekujemy, wyglądamy na Zbawiciela, który przyjdzie z nieba i będziemy mogli Go oglądać? Co mamy robić? Schować się? Ukryć się? Pilnować tylko samych siebie i już więcej niczym innym za bardzo się nie przejmować? Moi drodzy, tak sobie, kiedy rozmyślałem nad tym, sobie myślę, kiedy jest wyścig i biegacz biegnie, to kiedy on już zaczyna widzieć ten rozwieszony baner meta i on go widzi z daleka, jeszcze jest może kilkaset metrów albo kilkadziesiąt metrów, to on teraz mówi, o super, i zwalnia i zatrzymuje się i sobie powoli idzie. Dzieje się zupełnie inaczej. Kiedy on zaczyna widzieć, że ta meta już jest blisko, on jeszcze bardziej podejmuje wysiłek, aby dać siebie wszystko, aby tą metę jak najszybciej osiągnąć, aby nikt go nie wyprzedził. Dlatego też Biblia mówi, tak biegnijcie. Tak biegnijcie. Nie zatrzymujcie się. Nie spowalniajcie waszego kroku tylko dlatego, że widzicie różne niesprzyjające sytuacje. Apostoł Paweł, mając świadomość swojej śmierci, pisze w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale,
On mówi, ja sobie zdaję sprawę, mi objawił to Pan, że bieg mojego życia dobiega końca. I mówi tak wspaniałe słowa, dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz odłożony jest mi wieniec żywota wiecznego. Czasami to jest tłumaczone korona. Ale tam jest użyte to słowo wieniec. Jakkolwiek ono oznacza kogoś, kto otrzymuje wieniec, koronę zwycięstwa. On dobiegł do końca. Nie zatrzymał się przed metą. Nie zwolnił przed metą. Drodzy, dlatego, że my zdajemy sobie sprawę, że w tym naszym biegu, podążaniu za Panem, ciągle napotykamy na różnego rodzaju trudności. Powiem tak, diabeł, im bliżej jest powtórne przyjście Pana, tym bardziej intensyfikuje swoje działania i nie tylko koncentruje się na świecie, ale jego atak w szczególny sposób idzie na tych, którzy umiłowali Pana całym sercem. Bo oni są jak ość w jego gardle. On nie może znieść, że ludzie mu się wymknęli z ręki, położyli ufność w żywym Bogu i teraz radują się zbawieniem, jakie mają w Jezusie Chrystusie. I muszę powiedzieć, że on będzie próbował i on próbuje na każdym etapie naszego biegu nas spowolnić i zatrzymać, abyśmy ustali w tym biegu i nie dobiegli do mety. Wymyśla różnego rodzaju rzeczy. Niektórzy chrześcijanie, kiedy myślą o tym powtórnym przyjściu, pozamykali się gdzieś sami w sobie, w swoich zborach. Mówią, teraz musimy się tak przygotować, aby być gotowymi. Ale Biblia nam mówi, że to nie jest dobry sposób na przygotowanie się, aby być gotowym. Że to nie przyniesie dobrego skutku, wręcz odwrotnie. Drodzy, kilka myśli, kilka rzeczy, które zauważam, kiedy rozmyślam i kiedy zadaję sobie pytanie, Panie, co robić? Jak się zachować, kiedy widzę, że Ty jesteś już tuż, tuż u drzwi? Bo tak możemy powiedzieć. Jezus jest tuż u drzwi. On przychodzi, bracia i siostry. I jak my, jako Jego lud, co mamy zrobić? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Pierwsza rzecz, którą widzę bardzo mocno w Bożym Słowie. Pamiętaj, Boże dziecko, pamiętaj, Boży człowieku, pamiętaj, Ty, który przeszedłeś ze śmierci do życia, weź całą zbroję Bożą i miej ją ubraną. Amen? Wiecie, nigdy Pan nie powiedział, że tą zbroję możesz zrzucić tuż przed metą. Ta zbroja musi być założona i Słowo Boże wyraźnie mówi, dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Całą. To znaczy, że ta walka jest do końca. To znaczy, zresztą tak jak Paweł pisze, my nie toczymy walkę z ciałem i z krwią, z ludźmi. Za tym, co się dzieje na wschodzie, stoją siły ciemności. Mamy tego świadomość. Diabeł jest tym, który zabija, morduje, kradnie. I wiemy, że toczymy duchową walkę z tymi zwierzchnościami, władcami, które są na powietrzu. I muszę wam powiedzieć, nie jesteśmy w stanie tym mocą i zwierzchnością się oprzeć, jeśli ty i ja nie zwrócimy uwagi na to, aby mieć założoną pełną zbroję Bożą. Mówię pełną świadomie. Każdy element jest ważny. Ta zbroja Boża, którą Pan daje, jest świetnie przypasowana do każdego Bożego dziecka. Pamiętacie, jak Izrael toczył walkę z Filistynami? I taki wychodził ich wielki reprezentant.
Jedni mówią, że miał 2,5 metra, według mnie wychodzi, że musiał mieć 3,5 metra wysokości. Ja mówię, że gdyby wszedł do mojego mieszkania, do naszego mieszkania, to jego głowa byłaby na piętrze. No bo 2,5 metra gdzieś tak ma wysokość dane pomieszczenie. A on miał 3,5 metra. Wiecie, ryczał jak lew. A cały lud Boży trząsł się jak osika. I codziennie wstawali naprzeciwko siebie. I on wychodził. A serce ludu Bożego topniało. Jak to dzisiaj młodzi by powiedzieli, dawali ciała. Uciekali. Uciekali. I przyszedł młody chłopak. Może miał 16, może 18 lat. Wiecie, wiek nie zawsze świadczy o dojrzałości. To zależy, jak ty i ja w naszym życiu podchodzimy do życia. Jakie podejmujemy decyzje. Czy bierzemy odpowiedzialność za siebie i za innych? Ten młody człowiek od dziecka brał odpowiedzialność za siebie. A muszę powiedzieć, że mógł mieć serce i umysł pełne żalu i pretensji do Boga i do swoich rodziców, do swojego taty. Ale jednak on był na tyle świadomy i dojrzały, że wiedział, że wszelkie pretensje, wszelkie żale, wszelkie oskarżenia innych, nawet jeśli krzywdzili go, nigdy mu nie pomogą. Zatrzymają jego duchowy wzrost. Dlatego on tam, pasąc owce swojego ojca, on wielbił Boga. On był nastawiony na Boga. Chociaż był traktowany jako ósmy syn, taki wiecie, zupełnie na marginesie. No bo jak można wytłumaczyć, prawda, jeżeli Samuel przychodzi i ma wybrać jednego z synów na króla, namaścić i oni tam wszyscy są, ale ojciec zapomina o Dawidzie, który pasie jego owce. I dopiero prorok musi mu zadać pytanie, czy to już wszyscy? Jak byś się czuł? Jak się czujemy, kiedy rodzic wyróżnia jednego kosztem drugiego? To jest nie fair. To jest niewłaściwe. Rodzice powinni traktować każde swoje dziecko w sposób szczególny, wyjątkowy, bo każde dziecko takim jest. Aby nie było zazdrości, aby nie było rywalizacji o miłość ojca czy matki. Pamiętacie Jakuba? Do czego doprowadziło jego wyróżnianie tego syna. Co rozrodziło w sercach innych dzieci, synów. Nigdy tego nie róbmy. Ale ten człowiek młody, on wiedział, jak podobać się Bogu. On wiedział, że musi być blisko Boga i wiedział, co też oddala go od Boga. Dlatego unikał tego. Tam nie ma żalu. Nie ma pretensji. I on przychodzi na to pole bitwy. I on jest gotowy, bracia i siostry. On ma zbroję Bożą. Nie jest obleczony w żadną siłę człowieka, ale ma zbroję Bożą. Saul bierze ten swój cały rynsztunek, pancerz, hełm i ubiera tego biednego chłopca w to wszystko. On wygląda jak strach na wróble. Nie może się w tym poruszać. I mówię, to nie jest dla mnie. Chcę dzisiaj z całą mocą powiedzieć, pamiętaj, Bóg skroił dla ciebie i dla mnie idealny oręż, idealną zbroję, która kapitalnie pasuje do każdego z nas, nie ogranicza naszych ruchów, nie ogranicza naszej wiary, a wręcz odwrotnie, sprawia, że jesteś gotowy do walki. A więc jeśli założyłem tą zbroję, to wiem, że moją sprawiedliwością jest mój Pan Jezus Chrystus. Jeśli założyłem tą zbroję, to mam nadzieję na zbawienie. Jeśli założyłem tą zbroję, to mam pas prawdy, tarczę wiary i miecz ducha i obuwie gotowości głoszenia Ewangelii. Nie próbuj naśladować kogokolwiek. Wiecie, czasami jest tak, że młody kaznodzieja próbuje naśladować tego starszego kaznodzieja.
I pamiętam, byłem w jednym zborze, kiedy popatrzyłem na jednego młodego człowieka. Mówię, po co? Zresztą bracia i siostry z tego zboru mówią mu, pastorze, kiedy on przyjeżdża z tego seminarium do nas, on się zachowuje tak jak ty. Ale to nie jest dla mnie jakąś satysfakcją. Dlatego, że każdy z nas jest kimś wyjątkowym. Każdy z nas ma swoją osobowość i Bóg każdego z nas ubiera w swoją zbroję, abyś zachował swoją osobowość, swój charakter, to kim jesteś i służył Bogu najlepiej jak możesz. Drodzy, to jest coś wspaniałego. Mamy oręż, mówi apostoł Paweł. Niecielesny, ale duchowy i nim unicestwiamy i burzymy wszelkie diabelskie warownie. Drodzy, to jest ważne, kiedy ty i ja możesz mieć tą świadomość, jeśli wezmę ten Boży oręż, ten miecz ducha, którym jest słowo, tarczę wiary, jesteś w stanie oprzeć się i zgasić wszelkie pociski ogniste przeciwnika. Możesz zburzyć wszelką warownię, którą diabeł próbuje zbudować w twoim sercu, w twoim umyśle. Wiecie, ileż to różnych warowni nie tylko ludzie w tym świecie mają, ale Boże dzieci mają. Pozwalają na to, aby diabeł zbudował swoje przyczółki w ich życiu. Mówią, ja się do niczego nie nadaję. Ja nie jestem w stanie zrobić pewnych rzeczy. Zaczynają myśleć. Wiecie, taką jedną z ogromnych warowni, która dzisiaj jest podsycana, jest strach, jest lęk. Co będzie? Czy dam radę? Niektórzy ludzie mnie pytają, pastorze, jak to będzie, kiedy przyjdzie ten wielki ucisk, czy ja będę miał siły, miała siły, żeby przez to przejść, jeżeli tam się znajdziemy w tym wielkim ucisku, jeżeli Pan nas wcześniej nie zabierze. Jest taka obawa, jest strach. Ale strach, taki strach nie pochodzi od Boga. Pochodzi od przeciwnika, który chce nas sparaliżować, abyśmy nie byli zdolni zrobić kroku naprzód, abyśmy nie podnieśli miecza. Tylko ty i ja mamy użyć tej zbroi Pana, tego oręża, który On nam dał, aby zburzyć tą warownię strachu w swoim sercu. To ty i ja musimy podjąć walkę. To ty i ja, tak jak Dawid, kiedy zobaczył, że Goliat wychodzi, a wszyscy nie byli w stanie się ruszyć. Ale on nie pozwolił zbudować w swoim sercu warowni strachu przeciwnikowi. I kim jest ten nieobrzezaniec? Jak śmie bluźnić naszemu Bogu? On miał zbroję. Jego zbroją było imię Pana. On mówi, ty idziesz do mnie w imieniu swoich bogów, a ja idę w imieniu mojego Boga. I dzisiaj twoja głowa będzie na talerzu. A więc widzę tak, w tym ostatecznym czasie, tak jak wcześniej, nic się nie zmieniło. Dopóki Jezus nie przyjdzie, lud Boży, dziecko Boże powinno zabiegać o to, abyśmy byli przyobleczeni w zbroję Bożą. Weźcie całą. Nie część wybierz sobie, ale całą zbroję Bożą. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Pan nas doskonale wyposażył na dzień zły. Tak jest napisane? Abyście się ostali w dniu złym. W dniu próby, kiedy diabeł przyjdzie z całą siłą, z rakietami, ze wszystkim, co ma i uderzy potężnie, aby zmieść, podmyć fundamenty twojej wiary, ty weź zbroję Bożą i stań w imieniu Pana i powiedz w imieniu Pana słowo prawdy i trzymaj się tego, a on ucieknie. Amen? On ucieknie, bo będzie widział wiarę w twoim i w moim sercu. Bo będzie widział determinację, aby stać przy Panu za wszelką cenę. Tak więc w tym ostatecznym czasie niech każde Boże dziecko zadba o to,
aby być obleczonym w zbroję Pana. Niech każde Boże dziecko nie ucieka przed przeciwnikiem, szatanem, ale powstań w mocy Pana, w Jego zbroi, w autorytecie Jego imienia. Poddaj się Bogu i daj odpór diabłu, a on ucieknie od Ciebie. Po drugie, jest inna rzecz. O tym nam mówi Mateusz 20, rozdział od 1 do 16. To jest historia, podobieństwo o pracownikach winnicy. Wiecie, kiedy wydaje się, że już wszystko zmierza do końca, czy nawet nasze życie zmierza do końca, takie fizyczne, mówimy, ja już swoje zrobiłem. Co ja się będę już wysilał? Ale nie wiem, czy Pan tak nas do końca zwalnia. Wie, że mamy mniej sił, wiem, że mamy mniej możliwości, ale na pewno, jeżeli jesteśmy na tyle sprawni, możemy się modlić, możemy użyć najpotężniejszej broni, jaką jest modlitwa. To podobieństwo o Królestwie Niebios mówi o końcu czasu. Oto gospodarz wychodzi na rynek i szuka pracowników. I zobaczcie, że najwięcej pracowników jest potrzeba przy końcu dnia, kiedy wszystko zmierza do końca. A więc nie mówimy, no już tyle zrobiliśmy, czas już jest ostatni, a więc właściwie cóż my będziemy się zajmować? Sprawą Bożą. Ale w winnicy Pana, im bliżej Jego powtórne przyjście, potrzebni są ludzie, potrzebny jest cały Kościół, potrzebny jest cały Boży lud, aby ratować idących na śmierć, aby wyrywać z ognia, który przychodzi, z ognia Bożego sądu tych, którzy nie są zbawieni. Została ostatnia godzina. Chyba Jan pisze, tak? O ostatniej dzieciaczki nadeszła ostatnia godzina. Ostatni czas. A więc tym bardziej musimy zakasać rękawy, aby zrobić wszystko, aby ratować tych, którzy idą na zatracenie. Jeden z naszych gości na 15-lecie między innymi cytował ten fragment z przypowieści Salomona: ratuj wydanych na śmierć. A od tych, którzy idą na zatracenie, nie odwracaj się. Ratuj ich. Tak więc Pan szuka ciągle pracowników do swojej winnicy. Ciągle. Ciągle jest mało. Ciągle są potrzebni, ciągle jesteśmy potrzebni, aby każdy z nas był zaangażowany w winnicy, przy tym żniwie Pana. Ja już kiedyś mówiłem, nie wiem, czy dobrze to oddaję, ale kiedyś Pan, jeszcze jak ewangelista Reinhard Bonnke żył, to Pan mówi, chcesz, dam Ci $1,000,000 na te przedsięwzięcia ewangelizacyjne, zatroszczę się o wszystko. A on mówi, Panie, daj mi 1,000,000 dusz. Panie, daj mi 1,000,000 dusz. Oczywiście, że Bóg dał mu 1,000,000 dusz, nie 1,000,000. I dał mu zaopatrzenie. Ale zobaczcie, jakie priorytety, jakie myślenie, jaka strategia. Panie, daj mi 1 chociaż duszę. Na miarę każdego z nas. Czy nie powinienem wołać w ciągu roku, Panie, daj mi 1 duszę, którą mogę przyprowadzić do Ciebie, uratować od nadchodzącego sądu, z tego ognia, który przychodzi. Czy wiecie, że Jezus w tym, że Słowo Boże mówi w tym fragmencie, że niebo i ziemia w ogniu spłoną i wszystkie dzieła ludzkie, które są na nim. Czy ten ogień ewangelizacji jest w nas? Im bardziej dzień Pana się przybliża, czy wołamy do Pana, aby ten ogień płonął w nas? Jezus mówi tak, i Słowo Boże mówi tak, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Tak jak mam mieć pełną zbroję, tak mam być człowiekiem,
który wypełnia wielki nakaz misyjny Pana, który nie został odwołany. On dopiero się zakończy, kiedy już nikt nie będzie mógł działać, kiedy skończy się czas łaski, ale dopóki On nie przyszedł, my mamy być zaangażowani przy żniwie. Jeżeli zdobędziesz jedną duszę, jeżeli ją wymodlisz, wypłaczesz, wypościsz przed obliczem Boga, mówiąc: Boże, pomóż mi, daj łaskę, niech Duch Święty mnie namaści, niech Jego namaszczenie jest nade mną, aby Słowo Boże dotykało tych, którym świadczę. Czy nie powinniśmy o to zabiegać przed Panem, w naszych komorach, w naszych domach, w naszych modlitwach? Panie, daj mi chociaż jedną duszę. Kochani, zadajmy sobie pytanie. Czy ja taką duszę mam, którą wymodliłem, której świadczyłem i Pan zbawił tą osobę? Ja wiem, że czasami to może trwać bardzo długo, ale musimy być zdeterminowani na tym Bożym celu. Jezus mówi: Duch Pański jest nade mną i namaścił mnie. I nie mówię, że mamy to czynić o własnej sile, ale Bóg daje nam moc Ducha Świętego, namaszczenie Ducha. Ale ty i ja musimy mieć to na uwadze w naszych wołaniach, modlitwach do Boga. Drodzy, dlatego, że to jest rzecz duchowa, to jest duchowa walka, nie stanie się te przełomy, to światło Boże czasami nie stanie się przedrzeć w sercach drugiego człowieka, jeżeli ty i ja nie staniemy w modlitwie, często też w poście za tymi osobami, o których się modlimy, wiernie głosząc im słowo, aby Duch Święty mógł zadziałać. To dotyczy każdej służby, która jest wykonywana w Kościele. To nie jest tylko przekazywanie informacji na szkółce czy w czasie kazania, ale musimy prosić Pana: Duchu Święty, użyj mnie. Chcę być kanałem dla mocy Twojej, dla działania Twojego, aby lud Boży był podniesiony w duchu, zachęcony i zbudowany, aby dziecko mogło doświadczyć, młody człowiek, aby Ewangelia mogła dotrzeć do jego serca i umysłu. To jest nasza odpowiedzialność. Oczywiście jest odpowiedzialność słuchaczy. Jest odpowiedzialność słuchaczy, ale naszą odpowiedzialnością jest zrobić wszystko, aby Ewangelia była głoszona w mocy Bożej. I to nas prowadzi na kolana, przed tron Pana, gdzie nie naszą siłą, nie naszą mądrością, każdego z nas, cokolwiek tutaj robimy. Jeśli to nie jest poparte wołaniem, modlitwą, krzykiem do Boga: użyj mnie jako swoje narzędzie, jako swoje naczynie, jako Twój kanał błogosławieństwa dla innych. A więc w winnicy Pana, w tym dziele ewangelizacji, im bliżej jest przyjście Pana, Pan potrzebuje coraz więcej pracowników, bo żniwo jest wielkie, a ciągle robotników jest mało. Ty i ja jesteśmy Bożymi robotnikami. Każdy nawrócony, każde Boże dziecko. Po trzecie, wiecie, to słowo wielokrotnie gdzieś tam przez lata Bóg mi komunikuje. W 24 rozdziale, kiedy mowa jest o tych znakach, od 45 wiersza do 51 czytamy tak: Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą? Inne tłumaczenia podają: kto jest tym mądrym i wiernym szafarzem, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Popatrzcie, gdy Pan przyjdzie, zastanie go przy tym zajęciu. To znaczy, że nie wolno mi się zatrzymać w mojej posłudze, w mojej służbie.
do samego końca mam wykonywać zadanie, które Bóg mi wyznaczył. Jeśli go Pan zastanie przy tym zajęciu, że on stara się przekazać Bożemu ludowi słowo Pana, słowo życia, słowo zachęty, prawdę Bożą, zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu, mój pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie pan tego sługi w dniu, którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa, i surowo go ukaże, wyznaczy mu dział wśród obłudników, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Popatrzcie, jaka odpowiedzialność. A więc słudzy słowa, szafarze w domu Bożym, nie wolno im ustać, nie wolno im się zatrzymać. Mają głosić słowa Pana, wybierać z tego spichlerza Pana rzeczy, które są potrzebne ludowi Bożemu i właściwie podawać. Wielka odpowiedzialność. Wielka odpowiedzialność. Nie wolno im się zniechęcić. Nie wolno im się poddać. Nie wolno im zrezygnować. Chociaż czasami nie widzą efektów albo małe efekty. Nie widzą jakby reakcji. Nie wolno się im zrażać. Pamiętacie, Paweł pisze w liście do Tymoteusza, ale ty głoś słowo w każdy czas. W każdy czas. Głoś słowo. To słowo ma być głoszone i ludowi Bożemu, i to słowo ma być głoszone tym, którzy Pana nie znają jeszcze. Głoś słowo. To jest trzecia rzecz. Zanim Pan przyjdzie, Bóg chce to widzieć. Po czwarte. A mam 5 punktów. Czyli jesteśmy już blisko końca. Ale ten ostatni mam najdłuższy. Po czwarte, niech każde Boże dziecko do końca służy swoimi talentami i obdarowaniem dla chwały Bożej. Tak jak szafarz, nie wolno mu się poddać, zrezygnować, zniechęcić. Tak Pan Jezus, kiedy mówił o czasach ostatecznych, o znakach, mówił o tym szafarzu, później mówił o mądrych i głupich pannach, które się zdrzemnęły, ale gdzieś tam się ocknęły w pewnym momencie, no i okazało się, że nie wszystkie są gotowe. A on już idzie. I próbowały 5 to nadrobić, ale już się nie dało. Drzwi zostały zamknięte, bo Pan przyszedł i zabrał te, które są gotowe. Ale dalej jest napisane, Jezus mówi też w kontekście czasów ostatecznych. Z Królestwem Niebios jest jak z gospodarzem, który rozdał talenty. Każdemu rozdał. I słuchajcie, on przyjdzie w pewnym momencie. I znamy doskonale to, że ten jeden myślał, ten, który miał jeden talent, myślał tak, jak go zachowam, wszystko będzie dobrze. Przecież go nie straciłem. To jest to, o co chodzi w Bożym Królestwie, drodzy. Powiem tak, nie ma lepszego sposobu na duchowy wzrost, na to, że stajesz się mocnym w Bogu, jak służenie Bogu. Powiem jeszcze raz. Nie ma lepszego sposobu. Bo kiedy masz tutaj śpiewać, jeżeli rozumiesz, o co chodzi, i grać, bo to jest usługiwanie Panu i Kościołowi, to co będziesz robił? Myślę, że to tak jest robione. Będziesz na kolanach prosił, Panie, daj mi łaskę, abym mógł Ci usłużyć najlepiej, aby to przyniosło Tobie chwałę. Prawda? Jeżeli mam wygłosić kazanie, to wiecie, to mnie mobilizuje do tego, aby sprawdzić swoje serce, swoje motywy i wołać, Panie, daj mi słowo, bo po prostu nie chcę coś mówić. Ale to, co jest potrzebne teraz, dzisiaj Kościołowi. Jeżeli jestem na szkółce niedzielnej, nie chodzi o to, żebym opowiedział historię biblijną.
chociaż ona jest opowiedziana. Ale Panie, spraw, żeby prawda Twojego słowa otwierała serduszka i oczy naszych dzieci. Amen. Wiecie, to jest to. On myślał, że jak zachowa ten talent, zachowa i on przecież nie odwrócił się od Boga. Ale to jest za mało. Kiedy Jezus wraca, mówi, co przyniosłeś, co zdobyłeś, co osiągnąłeś przez te możliwości i talenty, które Ci dałem. I nie będzie wymówki. I nie będzie wymówki. Bo Bóg daje nam możliwości. Bóg daje nam talenty. Bóg nas błogosławi. Bóg napełnia nas Duchem Świętym nie dla nas samych, ale po to, aby Jemu była oddana chwała i abyśmy służyli Bogu i sobie i ludziom. Amen? O to chodzi. O to chodzi. Zbliżam się do ostatniego punktu. To jest niesamowicie ważne. W drugim liście Piotra, w tym trzecim rozdziale, kiedy mowa jest i Piotr pisze, że dzień Pana przyjdzie niespodziewanie. I u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat. I mówi dalej tak. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie. Podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż wy, my, Boży lud, Boże dzieci, mamy być w świętości i pobożności. Jak bardzo musimy zwrócić uwagę, aby im bliżej jest przyjście Pana, zatroszczyć się o moją osobistą czystość i świętość przed Bogiem. Jak święte i pobożne życie powinno być przez nas prowadzone. Wiecie, jest taki tekst w Starym Testamencie, który mówi, że ozdobą Bożego domu jest świętość. Świętość. Dom Pana jest święty. Miejsce przebywania Pana jest święte. Pan jest święty, święty, czyli czysty, oddzielony od wszystkiego innego, pospolitego, ale też brudnego i nieczystego. Nawet te pospolite, takie rzeczy, które inni mogą wykonywać i nie ma to w sobie samym może grzechu, ale ty wiesz, że to nie jest dobre dla ciebie. Że to od ciebie ściąga w dół, chociaż nie jest grzeszne samo w sobie. Są takie rzeczy pospolite? Wszyscy tak robią. Nie mówię o grzechu. Ale bywa tak, że Pan będzie mówił do ciebie, ale tobie, ty tego nie rób. Bo chcę coś uczynić w twoim życiu. Bo chcę coś sprawić w twoim życiu. A więc zachowaj siebie czystym od tych rzeczy. Wiecie, nie mam nic przeciwko, tak rzucam tylko przykład, żeby naświetlić. Nie mam nic przeciwko grze w piłce nożną. Sam bardzo lubię, wiecie, grać w piłkę nożną. Ale można całe godziny spędzać na grze w piłkę nożną. A Duch Święty, Bóg mówi, ale ty teraz idź. Zamknij się w swoim pokoju i szukaj mojego oblicza. Bądź w modlitwie. Weź moje słowo, bo chcę z tobą rozmawiać. Rozumiecie?
pospolite rzeczy. Same w sobie nie są grzeszne. Ale Bóg mówi, ale kto siebie od tego zachowa czystym, aby być naczyniem do celów zaszczytnych. Coś muszę zostawić. Jakąś przyjemność, coś, co samo w sobie nie jest złe, ale Bóg oczekuje, bo chce coś sprawić w moim życiu i przez moje życie. Ale oczywiście świętość polega na tym, że stronimy od grzechu. Bo grzech zawsze brudzi i zmienia nas w złym kierunku. Zmienia nas. A Bóg chce nas ocalić. Chce, żebyśmy byli od tego zachowania, byśmy mogli podnosić się ku górze, stawać się podobnymi do Niego, abyśmy mogli coraz wyraźniej Go widzieć i słyszeć, co On ma nam do powiedzenia. Wiecie, kiedy jesteśmy zajęci różnymi sprawami, nie dajemy Bogu szansy, aby mówił do nas. Jest potrzebny czas, aby mógł gdzieś odejść, stanąć przed Bogiem. Niedawno jeden z biznesmenów w naszym kraju, wspaniały brat, prowadzi firmę, gdzie już zatrudnia 80 ludzi. I na zachód, i tak dalej. Starszy zbor, jednego z najbliższych zborów nas. Kiedy rozmawiałem o drukowaniu tych naszych dzienników, skontaktowałem się z nim, dzwonię do niego. Mówię, co robisz? On mówi, jadę. Zostawił absolutnie wszystko. Jadę na 3 dni, aby mieć taki czas swój z Bogiem. I powiem wam, on sobie kiedyś powiedział bardzo jasno, na samym początku, kiedy ta firma idzie. Panie, nie chcę być nieuczciwy. Chcę płacić wszystko to, co powinienem płacić jako przedsiębiorca. I Bóg go niesamowicie pobłogosławił. Wiecie, to jest taki dla mnie też, mówię, on nie jest pastorem, a ty jesteś pastorem. Mówi, ja potrzebuję czasu, aby być przed obliczem Pana. Tak więc mamy zachować siebie, jakimiż wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności. Im bardziej widzicie, że się ten dzień przybliża. Inaczej mówiąc tak, Bóg mówi do ciebie i do mnie, do każdego z nas, zależy mi na tym, abyś pilnował czystości swojego życia. Abyś nie przekraczał, nie wchodził w rzeczy, które wyraźnie są nazwane grzechem i Bogu się nie podobają. Abyś był posłuszny temu, co ja mówię w swoim słowie. I tym, który najbardziej powinien pilnować swojego życia, jest każdy z nas. Ja cię nie upilnuję. Ja się mogę modlić i to robię, modlimy się. O każdego z was. Ale nie upilnuję. Ta odpowiedzialność przede wszystkim spoczywa na każdym z nas osobiście. Dlatego, że Słowo Boże mówi wyraźnie, że każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. To jest pierwsza odpowiedzialność. Jeżeli ktoś widzi, że grzeszymy, to Kościół powinien reagować. Kiedy trzeba, starsi powinni reagować, ale generalnie ty i ja, to mnie powinno zależeć na zachowaniu życia w świętości i pobożności. Mnie. To nie jest opcja. Świętość, pobożność nie jest opcją, którą mogę wybrać, nie muszę. Jest nakazem. Amen? Jest Bożym nakazem. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie,
A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy obietnicę umiłowania. Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej bojaźni Bożej. Inaczej mówiąc, im więcej w nas bojaźni Pana, tym więcej świętości w naszym życiu. Więcej czystości w naszym życiu. Bo mamy respekt przed Bogiem. Tolerowanie w naszym życiu grzechu jest bardzo niebezpieczne. Dlatego jest napisane, że ci, którzy narodzili się z Boga, nie grzeszą. Dosłownie nie trwają w swoich grzechach. Ale jeżeli zgrzeszą, starają się natychmiast tą sprawę uregulować. Grzech będzie nas dyskwalifikował. Jeżeli z tym się nie uporamy, może nas pozbawić życia wiecznego. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt z nas nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przez niego wielu się nie pokalało, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw. Popatrzcie, Pan wzywa swój lud do tego, żebyśmy dążyli, usilnie zabiegali o świętość, o pobożność, aby chodzić w bojaźni Pana. W liście do Tesaloniczan, to był list do Hebrajczyków, 12 rozdział, w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale jest napisane: prosimy was, tak Paweł pisze do wierzących, prosimy was i napominamy. Mówi, jak macie postępować i podobać się Bogu. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby nikt nie oszukiwał w tej sprawie swego brata. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. I ostatnie słowo. Ta księga kończy się takimi słowami. Jedne z ostatnich słów tej księgi. To czyni nieprawość. Niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Mamy wybór. Bóg nas nie zniewala w tym względzie, nie działa na siłę. Mamy wybór. Albo iść w kierunku świętości. Albo odwrotnie. I to będzie nas oddalało od Boga. Co powinien Kościół robić, gdy tak bardzo widać, że zbliża się powtórne przyjście Pana? Weź całą Bożą zbroję. Bądź zaangażowany w winnicy. Niech ci, którzy są szafarzami słowa, dalej rzetelnie, pilnie wykonują swoje zadania. Niech cały zbór, Kościół, wszyscy, którzy należą do Pana, służą do końca tym, co od Pana otrzymali. Pomnażają to dla Jego chwały. I zachowajmy siebie w czystości, w poświęceniu dla Pana. Amen.